pięknej sali miśnieńskiej w Pałacu Pakoszów, a gościem naszego programu My Kobiety jest dzisiaj pani poseł Marzena Machałek. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam. Pani poseł, w naszym programie nie akcentujemy tak polityki, ale w pani przypadku nie uciekniemy od tego. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pani zdecydowała się zostać politykiem? Właściwie to moje losy i moje życie jest ciągle związane z polityką czy z działalnością społeczną. Byłam działaczem Związku Zawodowego Solidarność. Byłam też radną miasta Kamiennej Góry, zastępcą burmistrza miasta Kamiennej Góry. A potem tak się losy moje potoczyły, że trafiłam do polityki parlamentarnej. No już trzecią kadencję jestem. Wydaje mi się, że to wszystko nie przypadkowo. Zawsze się tym interesowałam i mogę powiedzieć, że moje dojrzewanie polityczne w zasadzie przebiegało dosyć burzliwie w czasie strajków, w czasie stanu wojennego. Wtedy dosyć jednoznacznie określiłam się i zostały zbudowane moje poglądy polityczne i określona droga polityczna. Dlatego wydaje mi się, że niezależnie od wszystkiego, to ona jest bardzo konsekwentna, bardzo po jednej stronie. Czasami wbrew może nawet jakiemuś własnemu środowisku czy własnemu ukształtowaniu rodzinnemu jestem po stronie tutaj od początku prawicy i po stronie byłam i opozycji w czasie stanu wojennego, a później związana trochę z AWS-em, z Solidarnością, a dzisiaj bardzo mocno z Prawem i Sprawiedliwością. A powiedziała pani wbrew środowisku, wbrew rodzinie. Czy ja mam rozumieć, że pani jest buntowniczką? Mogę powiedzieć, że jak każdy młody człowiek przechodziłam zbuntowanie wobec tego, co się wobec mnie działo. Byłam taką mocno zbuntowaną dziewczyną i w liceum. Jeździłam na koncerty jazzowe i słuchałam, czytałam literaturę iberoamerykańską. To wtedy było takie modne, każdy młody człowiek to robił. Później oczywiście to się wszystko w jakiś sposób inny budowało, natomiast rzeczywiście tak. W jaki sposób płaciłam osobistą cenę za to, że przed stanem wojennym przez 3 tygodnie byłam na strajku studenckim i to była moja cena osobista pewnego zbuntowania się nawet wobec własnej rodziny. Jak to się skończyło? Czy nie poniosła pani jakichś konsekwencji? Dla ludzi młodych jest to taki okres nieznany, nie wiemy, jak było wtedy. Ja myślę, że wszyscy przechodzimy taki okres dojrzewania i szukania własnej tożsamości. I okazuje się, że to, co jest, to przeciwko czemu się buntujemy, czy to, co nas jakby kształtuje w pewnej opozycji, jest jednak naszą integralną częścią. I myślę, że ja tylko mogę dziękować za to, że tak się moja droga potoczyła, bo jestem tam, gdzie jestem i uważam, że w tym się spełniam. Mogę powiedzieć, że kiedy już byłam dojrzalszą kobietą i już byłam związana z polityką samorządową, gdzieś tam, może nawet trochę wcześniej, zawsze chciałam być w parlamencie. Nawet tego nie werbalizowałam, tego nie artykułowałam głośno, ale gdzieś tam może tą drogę i swoją osobowość pod tym względem kształtowałam i tak się złożyło, że do tego parlamentu trafiłam. Wydaje mi się, że się nic nie dzieje przypadkowo, bo to jest bardzo ciekawe. Ja w 2005 roku startowałam do parlamentu, się nie dostałam. Miałam ten pierwszy wynik poza pudłem i ktoś powiedział mi: Marzena, ty tak ciężko pracowałaś w tej kampanii, ty na pewno wejdziesz w trakcie kadencji. I tak się złożyło, że weszłam w trakcie kadencji do Sejmu, no już następny wynik był bezdyskusyjny. Teraz miałam drugi wynik w okręgu w mojej partii, więc bez problemów do parlamentu weszłam, jestem trzecią kadencję. Ale myślę, że też ciężko pracuję, bo ja się odnajduję jako parlamentarzystka. Odnajduję się w działaniu, w pracy na rzecz ludzi, na rzecz okręgu, a także w takich ściśle parlamentarnych pracach. Mnie to nie męczy. Mogę powiedzieć, że moja praca mnie nie męczy. Ona mnie dużo kosztuje energii, zaangażowania, ale mnie nie męczy. Ja nie robię tego wbrew sobie. Jestem nauczycielem z zawodu, polonistą. To też była praca, która mnie kształtowała i pewnych rzeczy nauczyła. Dlatego też byłam samorządowcem. W tej chwili jako parlamentarzysta pracuję bardzo dużo w sferze edukacji i samorządu, więc każde doświadczenie było bardzo potrzebne. I to, i tego buntu, i później dojrzewania zawodowego, by w wieku dojrzałym pełnić funkcję, którą pełnię. Wrócę do tego buntu, dlatego że jest to wątek ciekawy w kontekście partii, z ramienia której jest pani parlamentarzystką. Czy to się nie kłóci? Czy
Czy Pani, patrząc na młodych ludzi dzisiaj, którzy się buntują, na przykład również przeciwko wartościom, które bardzo eksponuje Pani partia, a ja myślę, że teraz jest troszeczkę inaczej, bo gdybyśmy popatrzyli na elektorat ten bardzo młody, to on bardzo się skłania w kierunku Prawa i Sprawiedliwości. Tam mamy bardzo duże poparcie, to poparcie rośnie. Ja myślę, że dzisiaj młodzi się buntują przeciwko często narzucanej im ideologii takiej neoliberalnej, że nic się nie liczy, nikt nie rodzi się kobietą i to też zaczyna ani mężczyzną, że też się przeciwko temu buntują. Natomiast myślę, że młodość jest bezkompromisowa i młodość jakby czasami może niesprawiedliwie ocenia pewne rzeczy, ale jednak chce widzieć, że dobro jest dobro, zło jest złem, dlatego jest bardzo ważne, kto kształtuje młodych ludzi i jak ich kształtujemy. Bo jeśli będziemy ich kształtować, że nic się nie liczy, nic nie jest ważne, to wtedy to może im bardzo, bardzo mocno, bardzo też zwracam uwagę, patrzmy, kto wychowuje, kto mówi do naszych młodych ludzi, bo oni chcą jasnego i jednoznacznego przekazu i możemy ich manipulacją bardzo skrzywdzić. Odstawmy, Pani poseł, na razie politykę i porozmawiajmy o tym, jak to jest być kobietą w takiej partii właśnie również, ale właśnie, żeby zaakcentować ten wątek, jak to jest być kobietą w polityce, czy to jest trudne? Tak, w polityce w ogóle jest trudno i mężczyznom, i kobietom. Nie jest łatwo, bo polityka wymaga ciągłej, znaczy wymaga koncentracji i trochę takiej walki. Jest nieustającą rywalizacją, zarówno z innymi partiami, bo jest to przecież walka o kształt Polski przede wszystkim, ale też wewnętrzną rywalizacją i też jest rywalizacją z samym sobą, z własnymi słabościami, bo na dobrą sprawę to ja sobie narzucam ten harmonogram i sposób działania i nie mogę ulec pokusom lenistwa nieuporządkowania i wtedy się za to zapłaci cenę. Ale ja to często podkreślam, że ja jestem chrześcijańską feministką i widzę i dostrzegam, że kobieta musi być dużo bardziej zorganizowana, dużo bardziej zdecydowana i stanowcza, żeby zrobić karierę. I jeżeli się do polityki trafiają kobiety, to one są już bardzo mocno zorganizowane, bardzo silne i bardzo dobre w tym, co robią. Ja obserwuję moje koleżanki, szczególnie z mojej partii, są bardzo mocne dziewczyny, zorganizowane, pracowite, zdecydowane i nie znalazły się przypadkowo tam, gdzie są. Ale na co chcę zwrócić uwagę, że w naszym okręgu, ale tak myślę, że jest nie tylko, na 5 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości 3 to kobiety. Co to oznacza? Że jak kobiety chcą, to w tej polityce się po prostu odnajdują, znajdują swoje miejsce, więc nie można niczego robić na siłę. Jesteśmy 3 kobiety, jestem ja, jest pani poseł Elżbieta Witek, jest pani senator Dorota Czudowska. No to chyba nie najgorszy wynik. My nie potrzebujemy w Prawie i Sprawiedliwości parytetów ani suwaków, bo w gruncie rzeczy, jak rozmawiam z koleżankami z różnych partii, to wiadomo, że my musimy być dobre, ale ja mam wrażenie i jestem o tym przekonana, zresztą o tym mówią też badania, że partie konserwatywne w gruncie rzeczy dużo lepiej traktują kobiety, dużo więcej jest kobiet w partiach konserwatywnych, w których się nie mówi o parytetach, nie mówi się o suwakach, nie mówi się o wzmacnianiu kobiet. Natomiast gorzej jest właśnie w partiach, które mają na sztandarach równość, na sztandarach wspieranie kobiet, a w gruncie rzeczy bardziej je spychają i gorzej traktują. Także deklaracje, a rzeczywistość to są dwie różne sprawy. Ja o tym często też mówię. Ja bym nie chciała, żeby mi ktoś dawał dodatkowy hamulec w aucie, żebym go prowadziła. Chcę być traktowana jako osoba, która jeśli coś osiągnęła, to zawdzięcza to sobie. Natomiast rzeczywiście my musimy, kobiety, bardziej wierzyć w siebie też, że damy radę i rzeczywiście zachęcać i szukać, czy wspierać się wzajemnie w tym, żeby móc robić karierę, ale też wspierać się wzajemnie w tym, że mamy wybór, że kobieta, która ma 3 dzieci i chce wychowywać dzieci, to może być w tym twórcza i jest twórcza, jest pełnowartościowa i że ma prawo do poczucia własnej wartości takiej samej jak kobieta, która jest w biznesie. Ja bardzo mocno na to zwracam uwagę. Nie można tworzyć takiego wizerunku, że
kobieta jest wtedy tylko spełniona, jeśli zostawi dzieci w domu pod opieką niani i pójdzie do pracy, albo tych dzieci nie ma. Nie, ja mam przyjaciółki, które są matkami niepracującymi dzieci i wiem, że często stykają się, czy mają poczucie, że gorszości, bo wstydzą się przyznać do tego, że to są panie domu czy mamy. Nie, my musimy walczyć o godność kobiet, które też pozostają w domu, wychowują dzieci i to jest po prostu piękne i to jest przede wszystkim, cóż można piękniejszego zrobić niż wychować dzieci, dobrze wychować dzieci i dać je światu. No to jest wspaniałe. Natomiast apeluję też, jakby rozmawiam o tym, że my nie jesteśmy gorsze w różnych innych dziedzinach. Jeżeli chcemy być w biznesie, w polityce, to sobie po prostu naprawdę dajemy radę. Wrócę do tego wątku, o którym Pani wspomniała, o wychowywaniu dzieci. Pani nie zostawiła syna niani. Pani zajęła się wychowaniem. Ale dosyć wcześnie. Ja urodziłam mojego syna Mateusza na studiach i musiałam łączyć różne obowiązki. Studentki pomagali mi rodzice No i studentki i matki, i to nie było proste. Później z przyczyn osobistych musiałam iść do pracy, ale pracowałam tyle, ile musiałam, żeby się utrzymać, natomiast nie wyobrażałam sobie wtedy poświęcenia, dopóki mój syna nie odchowałam, poświęcenia się polityce, aczkolwiek zawsze mnie pociągała polityka, pociągała mnie współczesna historia, pociągały mnie przemiany i chęć uczestnictwa w tym, co się dzieje w Polsce. Natomiast dopiero jak Mateusz już był dzieckiem, dużym chłopcem, to mogłam się poświęcić pracy społecznej, bardziej poświęcić pracy właśnie w samorządzie. Właściwie mogę powiedzieć, że mój syn już miał kilkanaście lat, jak ja zaczęłam pracować w samorządzie, tak. Tak sobie próbuję teraz to policzyć, kilkanaście lat. 98 rok to miał 14 lat. Odczuł to, że mama odczuł. A to nie ma tak, że nie odczuje. On się nie buntował, ale myślę, że zawsze jest jakaś cena. Że to jest zawsze jakaś cena i to nie ma się co oszukiwać, że tej ceny nie ma. Oczywiście mnie wspierał. Ja pamiętam, jak rozmawiałam z nim, że zdecyduje się startować do parlamentu, co on na to. Że to będzie jakaś inwestycja i finansowa i moja osobista. A on mówi, mamo, startuj, spróbuj, dasz radę. I właściwie mnie wspierał w takich dziedzinach, chociaż wiedział, że zawsze jest jakaś scena. Ja wiem, że mój syn jest bardzo dumny ze mnie, to ja to odczuwam, może mi tego nie okazuje tak na co dzień, bo to taki, chcę udawać twardziela, ale wiem, że jest bardzo dumny ze mnie. Czy podziela poglądy polityczne również mamy? Tak, podziela, ale zawsze jest... Jest różnica zdań czasami? Jest, mój syn jest też osobą, która lubi dyskutować i dyskutujemy, ale absolutnie... No jest młodym, już nie takim młodym, bo prawie pod 30. No właśnie, pod 30 to każda matka... Czas widzi, leci, a my kobiety nie zmieniamy. Nie. Natomiast oczywiście dyskutujemy na temat tego, jakiejś decyzji, czy programu. Ja bardzo też go uważnie słucham, jak wszystkich, którzy mają inne zdanie ode mnie. Ja uważnie słucham, jeżeli to nie jest inne zdanie po to tylko, żeby mnie obrazić, czy dotknąć, to słucham i wsłuchuję się, dlaczego człowiek w jego wieku ma takie, a nie inne poglądy. On przede wszystkim dostrzega to, jak inni młodzi ludzie, ten brak perspektyw, to, że właściwie z pracy nie jest w stanie nawet uzyskać kredytu, żeby kupić mieszkanie, że to są właściwie problemy młodych ludzi, brak szans, brak perspektyw, a nigdy nie chciał emigrować, żeby sobie poradzić, bo twierdził, że on się mentalnie do tego nie nadaje. Ja się z tego cieszę, że jest w Polsce, że sobie jakoś radzi, natomiast odczuwa te wszystkie problemy, które mają młodzi ludzie w jego wieku. I Panią to również dotyka, Pani to zauważa. Tak. Chciałam spytać o taką rzecz. Jakie jest Pani zdanie na temat podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet? Jak Pani to widzi? No to jest rzeczywiście to chyba najgorsze, jakie może być decyzja wobec kobiet i w ogóle wobec Polaków. No, praca prawie do śmierci, tak? Bo jeżeli chce się zmusić Polki, żeby do 67 roku pracowały, no to jest nieludzkie. To jest nieludzkie, bo ja sobie tego po prostu w wielu zawodach najzwyczajniej nie wyobrażam. Ja uważam, że my powinniśmy mieć wybór. No nie może być tak, że jak mam 50 parę lat, to ja już muszę iść na emeryturę. To jest wybór. Jeżeli mam siły,
jeżeli mam pracę, która mi siły, pracę, temperament, żeby pracować, to tak, ale nie można zmuszać. Poza tym kobiety w pewnym wieku chciałyby też pomóc własnym dzieciom, bawić wnuki. Ja też bym to chciała robić, te wnuki mieć i je bawić. I to często niestety wydłużenie wieku emerytalnego to zabiera. Jest nieludzkie, jest zrobione wbrew opinii społecznej i nie przynosi nic dobrego, a szczególnie uderza w kobiety na wsi, chcę powiedzieć, które będą długo pracować, nie będą mogły uzyskiwać świadczeń emerytalnych. No to myślę, że nie spotkałam kobiety, która by chwaliła tego typu rozwiązanie. A proszę powiedzieć, pani ciężko pracuje jako parlamentarzystka, jest to związane również przecież z przemieszczaniem się, duży, taki okręg wyborczy jaki jest, plus jednak trzeba jeździć do Warszawy, to jest jednak jakiś koszt jakby osobisty, oczywiście jak to wygląda? Ja nie narzekam, dlatego że ja lubię swoją pracę i ja lubię przemieszczanie. Ja się źle czuję, kiedy jestem długo w jednym miejscu, dlatego kompletnie mi to nie przeszkadza, co nie znaczy, że nie jestem zmęczona, że czasami się zastanawiam, co mam w jakim miejscu, bo jeszcze mam starszych rodziców, którymi się staram opiekować i jeździć do nich, więc zastanawiam się, co mam u rodziców, co mam u siebie w domu, co mam w Warszawie, żeby to wszystko jakoś skoordynować. Trzeba być po prostu bardzo dobrze zorganizowanym. Wszystko sobie planować w miarę i też no, dużo pracować, ale mi to nie przeszkadza. Oczywiście jest taki koszt, że trochę mam domu tu, trochę mam dom w innym miejscu, że rano wstaję i muszę też jakoś zadbać o siebie, żeby wiedzieć, że ktoś mi gdzieś cyknie jakąś fotkę i może w niekorzystnym świetle przedstawić. No to rzeczywiście wymaga dużej mobilizacji, ale ja nie narzekam, mi to odpowiada, ja się dobrze czuję w tym miejscu, mnie bardziej męczyła monotonia i robienie ciągle tego samego. Ja nie wiem, co mi dzień przyniesie, jakie spotkania, jakie rozmowy, jakie rozwiązania. Nie wiem, czy za chwilę nie dostanę telefonu, że muszę jechać do Warszawy. Po prostu dziękuję Bogu, że mam tyle sił, żeby to wykonywać, ale nie narzekam. A w jaki sposób pani regeneruje te siły? Co panią relaksuje? Czy w ogóle pani znajduje czas na relaks? Jak wygląda ta kadencja pani? Czy to jest ciężej niż na przykład poprzednia? Tak, każda kadencja jest cięższa. Ja myślałam sobie, że jak już zbuduję pozycję, to ta kadencja trzecia będzie łatwiejsza, a właściwie od następnego dnia po wyborach okazało się, że jest dużo spotkań, dużo spraw, dużo interesantów, dużo wyjazdów. Jest to trudna kadencja, bo ja też więcej od siebie wymagam. Ja już widzę, wiem, że powinnam inaczej działać, bardziej profesjonalnie, że moje biuro powinno bardziej profesjonalnie działać i to jest większe wymaganie wobec siebie, wobec moich pracowników. Praktycznie nie mam za dużo czasu. Jak odpoczywam? Regeneruje siły. No to są różne sposoby. Ja, jeżeli tylko mogę, ale niestety muszę też dbać na, tak teraz przyznam, że no, zaniedbuję to, ale kiedy się zmobilizuję, to dla mnie największym wypoczynkiem jest spacer. Spacer i to z kijkami, to dużo staram się wieczorem wyskoczyć na godzinę, na półtorej, pospacerować, wtedy mi się myśli porządkują. Medytacja, modlitwa, czytanie Pisma Świętego, to są rzeczy, które, czytanie książek, w tym Pisma Świętego mnie bardzo regeneruje, uspokaja, wycisza. To są rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne i pomagają. Polecam te rzeczy, spacery, medytacje, modlitwy i one dają siłę, żeby wyciszają, bo w takim chaosie i zmianie miejsc trzeba znajdować te stałe sprawy, które porządkują i pokazują nam cel ten najważniejszy w życiu. Czyli? No właśnie, tutaj wchodzimy bardzo takie wątki osobiste. Czynienia dobra. Czynienia dobra. Niezależnie jak byłoby wszystko wokół mnie chwiejne, muszę odnajdować to, co uważam, że jest dobre. I jeżeli mam poczucie, że czynię dobro, to niezależnie od tego, w jaki sposób będę atakowana i krytykowana, to zachowam jakiś spokój wewnętrzny. I to jest takie istotne. Wróćmy jeszcze do wątku literatury, bo pani kocha jednak literaturę. Proszę opowiedzieć o swoich fascynacjach literackich po prostu. Tyle lat pani uczyła języka polskiego, wraca pani do literatury.
Przyznam szczerze i tutaj teraz, że ja poczytuję w tej chwili różne rzeczy w różnych momentach. Ja mam dużo książek porozpoczynanych, które zaczynam i kończę. Są takie momenty, kiedy mam trochę urlopu, to potrafię przeczytać 6-7 książek i wtedy się koncentruję. A są takie momenty, że zaczynam wiele książek i ich nie kończę, jeśli chodzi o czytanie. W tej chwili czytam codziennie taką właśnie, dlatego o tym mówię, książkę Życie świadome celu. Czytam ostatnio książkę Wolskiego Nieprawe łoże. Takie bardzo różne rzeczy. Czytam Wildsteina, czytam Ziemkiewicza. To są takie, ale też i Zafona. To w zależności, jaki mam nastrój. I poczytuję sobie różne rzeczy. Niestety w takiej pracy, którą ja mam, muszę mieć trochę wolnego, żeby... Ja uwielbiam siąść, zacząć i skończyć książkę. Tak? Natomiast tutaj w tej pracy mam tak sporo różnych telefonów, rzeczy, że takie czytanie długich powieści bywa możliwe tylko na urlopach. Ale czytam wiele książek naraz, tak? Także żałuję, że na to mam za mało czasu i sobie mówię, że jak pójdę na emeryturę, mam nadzieję, nie, jak będę miała 67 lat, to wszystkie zaległości nadrobię. Ja od dzieciństwa uwielbiałam czytać i pamiętam takie swoje najpiękniejsze sceny z dzieciństwa, to siedzenie koło pieca i czytanie, bo mieliśmy piec kaflowy i czytanie książek i rodzice, zawsze miałam problemy ze wzrokiem, mnie gonili, że ty rób coś innego, nie czytaj tylko książki. Dzisiaj chętnie bym znowuż tak siadła koło tego pieca i cały dzień czytała i popsuła wzrok już zepsuty, natomiast czytam różne rzeczy, natomiast muszę być na bieżąco z literaturą, z prasą, z tym, co się dzieje i bardzo ważne, żeby... Dla mnie to jest to, żeby ważne, żeby cały czas coś czytać, chociażby pół godziny, godzinę dziennie różnych rzeczy, bo to powoduje, że uruchamiamy myślenie, refleksję i to, co jest takie ważne u nas, no taką refleksyjność na temat rzeczywistości i świata, nie tylko taką bieżącą informację, no ale jako politycy jesteśmy zmuszeni, żeby tą bieżącą informację śledzić. Polityka zabiera bardzo dużo, pani jako kobiecie, pani jako matce. No trochę mi zabiera, natomiast no, na szczęście tak naprawdę do takiej poważnej polityki weszłam, kiedy mój syn był dorosły. I to, co robię, jest moją pasją, więc mogę powiedzieć, że nie zabiera mi to, że nie mam innych pasji. To, co robię, jest moją pasją, więc jest to jakieś spójne i dlatego nie mam poczucia straty. Aczkolwiek rzeczywiście mam mniej czasu na życie towarzyskie, mam mniej czasu na... Nie mam takich prawdziwych urlopów, nie mam takich prawdziwych wyjazdów. To wszystko no, bywa trudne. Zawsze jest jakaś cena, ale też jest jakaś droga, którą idziemy nieprzypadkowo i mam wrażenie, że moja droga nie jest tutaj w polityce przypadkowa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję pani za miłą rozmowę.